cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was już w czwartym odcinku z serii Komputer ze śmietnika. Komputer ze śmietnika jest to chyba najpopularniejsza seria na moim kanale, która cieszy się niezwykłym zainteresowaniem z Waszej strony. I naprawdę dostaję całą masę komentarzy i wiadomości z cyklu "A kiedy znowu komputer ze śmietnika?". Tak więc jest mi dzisiaj niezmiernie miło powitać Was już w czwartej części z serii. No i zajmiemy się, jak zwykle, ulepszaniem tego komputera. Poprzednim razem poszedłem troszeczkę po bandzie, wsadzając o wiele za mocną kartę graficzną do komputera. I szczerze mówiąc, nie wszystkim z Was spodobał się ten pomysł. Dlatego pomyślałem, że tym razem, żeby zadowolić tych z Was, którzy ostatnio kręcili noskiem, postanowiłem się jak najbardziej zbalansować ten komputer. To znaczy, dobrać kartę graficzną i procesor w ten sposób, tak żeby uzyskać jak najlepszą równowagę. I szczerze mówiąc, udało się to i jestem naprawdę pod wrażeniem tego grata, bo myślałem, że już wiele więcej nie uda się z niego wycisnąć, jednakże to się zmieniło. Jednakże zanim powiem Wam, co tak naprawdę wsadziłem do środka, czeka Was drobny twist fabularny. Właśnie tutaj dochodzimy do całego twistu i śmieszności sytuacji, w której się znalazłem, ponieważ ten komputer został wyrzucony na śmietnik przy pewnej firmie, obok której po prostu przechodzę w miarę codziennie. I tak się akurat szczęśliwie złożyło, że pewnego dnia, znowu przechodząc obok tej firmy, na śmietniku zobaczyłem kolejny komputer ze śmietnika. I to jest bardzo zabawne, bo ja zastanawiam się, czy jakby w ogóle ludzie, którzy pracują w tej firmie, zdają sobie sprawę, że komputer z ich firmy stał się, tak można powiedzieć, sławny. Moi drodzy, ale co kryje w sobie ta bestia? Czy jest to inny komputer? Co tak naprawdę kryje się w środku? Przekonajmy się. Okidoki, tak więc witam Was w moim takim test benchowym, można powiedzieć, miejscu, gdzie to sobie właśnie przytargaliśmy tego drugiego kompa ze śmietnika. No i pomyślałem, że w sumie sprawdzimy, co jest na nim, czy w ogóle odpala, czy co się z nim dzieje. No to chwila prawdy, mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Że w ogóle odpali, gdzie ten przycisk tu. No, o. To niedobrze coś. Halo. A, to tłumaczy wiele, a nawet wszystko. No, nie ma RAMu w środku, to raczej średnio. Wiadomości z ostatniej chwili, SD RAM. Okej. Kość 256 MB RAMu w jednej kosteczce SD RAM. To w sumie spoczy, że nawet była gdzieś w środku. Tylko ciekawe, czemu nie była w slocie ta kość. Nie była w slocie, może jest uszkodzona. Nie wiem, sprawdźmy to. O! Wygląda na to, że... Okej, Intel Celeron, 1 GHz. No brzmi to, no cóż, co najmniej śmiesznie. Okej. Mamy jakieś konta, Kasperski. Okidoki, drobny update'ik, jednak zadziałała myszka i klawiatura. I teraz pozwolę się odnieść do pierwszego filmu, w którym mówiłem, że ludzie bardzo często wyrzucają stare kompy z dyskami twardymi. Tutaj zainstalowany Windows XP, jest założone hasło, ale pamiętajcie proszę, że hasło w Windowsie, a zwłaszcza w Windowsie XP, to jest 5 sekund roboty i
hasło jest złamane. Tak więc zważywszy na to, że nie chce mi się instalować sterowników i XP-ka na nowo, zainstalujemy sobie tutaj Hiren z buta i usuniemy sobie hasło. No i teraz powinniśmy mieć dostęp bez hasła. I tutaj będąc teraz w tym momencie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Osobiście uważam, że takie łamanie haseł i wykradanie jakichś danych ludziom ze starych komputerów jest nieetyczne. I zrobiłem to tylko zasadniczo z dwóch powodów. Po pierwsze, zrobiłem to z lenistwa, ponieważ nie chciało mi się na nowo stawiać XP-ka, żeby zobaczyć tak naprawdę, jakie parametry ma ten komputer. I z drugiego powodu, żeby też przestrzec Was. Bo tak jak mówiłem, naprawdę, jeżeli chcecie już wyrzucić komputer na śmietnik, nie wyrzucajcie ich z dyskami. Nie róbcie tego. Ok? Co do specyfikacji tego peceta, no to mamy tutaj Celerona 1GHz-owego, zintegrowaną kartę graficzną oraz wspomniane 256 MB RAM-u. Dokładną specyfikację zamieszczę Wam w opisie. A teraz przejdźmy do dania właściwego, czyli naszego pierwszego ukochanego komputera ze śmietnika. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w projekt, a było ich naprawdę sporo. Tak więc obecna specyfikacja prezentuje się następująco. Dwurdzeniowego Athlona wymieniłem na czterordzeniowego Phenoma, którego podesłał mi Łukasz Chętnik. Teraz karta graficzna to Radeon 6850, karta, która wspiera DirectX 11 i ma 1 GB pamięci VRAM. I ja osobiście zakupiłem te bardzo ładne ramy sygnowane logiem ATI, które mają 1 GB pojemności i są taktowane 800 MHz. Następne dwie kości również dostałem od widza i są to Kingstony taktowane 800 MHz, każda z kości po 1 giga. I teraz być może większość z Was się zastanawia, z Maslo, ale czemu nie wsadziłeś większej pojemności? No i prawda jest taka, że próbowałem i właśnie skołowałem sobie ramy 2 GB 800 MHz, jednakże te ramy spowodowały blue screena i nie wiem, czy są uszkodzone, czy co, ale prawda jest taka, że te ramy były jednym z czynników, dlaczego ten film tak dużo się opóźniał. Pisałem nawet o tym na Facebooku. I z tego miejsca chciałbym również podziękować bardzo firmie Sharkun za to, że zechciała również wziąć udział w projekcie. Mianowicie firma Sharkun podesłała mi zasilacz semimodularny o mocy 550 W. Bo już troszeczkę bałem się używania tego starego zasilacza firmy No Name, no wiecie, myślę, bezpieczeństwo zawsze na propsie. Tym bardziej spoko pomysłem wydawał się taki porządny zasilacz, ponieważ chciałem procesor podkręcić. No i pewnie już jesteście ciekawi, na ile wykręciłem tego Phenoma. No i tutaj muszę Was niestety rozczarować, ponieważ owszem, po zaktualizowaniu BIOS-u, który musiałem niestety zrobić z poziomu dyskietki, bo przez USB nie da się. Sprawdzałem, nie da się. Faktycznie, po wciśnięciu kombinacji Ctrl-Shift-F1 naszym oczom ukazują się dodatkowe opcje, które umożliwiają teoretycznie overclocking, jednakże w praktyce to nie działa. Serio, po prostu nie działa. Nie działa prawdopodobnie na procesorze o tak wysokim TDP. I o ile faktycznie byłem w stanie zmienić ustawienia szyny i poprowadzać opcje overclockowe, po zrestartowaniu się płyta wracała do ustawień domyślnych, tylko krzycząc na mnie, że hej ty, smuci koniu najgorszy, ustawiłeś złe ustawienia do procesora. Tak więc niestety ku mojemu i waszemu rozczarowaniu z overclocku nici, jednakże zrobiłem sobie taki challenge. Mianowicie przez tydzień używałem tylko i wyłącznie komputera ze śmietnika. I powiem wam, najbardziej frustrujący był brak dysku SSD. I zapytacie, no okej, ale przecież w poprzednim materiale dysk SSD miałeś. Owszem, miałem, jednakże ten dysk SSD został użyty do innego projektu, no i aktualnie pracowałem na HDD. I mimo wszystko, przez to, że był to dysk HDD, wszystko było ślamazarnie wolne. Jednakże, gdy już się załadowało, no komputer działał naprawdę przyjemnie. Szczerze mówiąc, działał na tyle przyjemnie,
że no byłem go w stanie używać przez tydzień i zasadniczo gdybym miał do dyspozycji dysk SSD, mógłbym go pewnie używać i dalej. Tak więc codzienne użytkowanie jak najbardziej na plus, ale pewnie wszystkich z Was interesuje, jak komputer sprawdzał się w grach. I tu Was znowu zaskoczę. Sprawdzał się bardzo, bardzo dobrze. Zacznijmy sobie spokojnie od Need for Speed'a Most Wanted, którego testowaliśmy w każdym odcinku. No i tutaj myślę, nikt nie będzie zaskoczony, że ta gra działa bardzo dobrze. No i nie ma najmniejszych problemów z działaniem na tym komputerze. Wszystko działa płynnie, chociaż tu i tam zdarzają się spadki FPS-ów. Idąc dalej, grę, która nieco stawiała się na poprzednich konfiguracjach, jest gra Indie Enter the Gungeon. No i widzimy tutaj, że kiedy mamy do dyspozycji czterordzeniowy procesor, gierka działa naprawdę w porządku na najwyższych ustawieniach i nic nie jest dla niej problemem. Czyli ewidentnie w poprzednim razem bottleneckiem był tam procesor. I tutaj przejdziemy do gry, która już się nieco stawiała, a konkretnie mówiąc działała ledwo. I mówimy tutaj o Counter-Strike'u Global Offensive. I CS działał na tyle dobrze, że rozegrałem na nim kilka meczów rankingowych i grało mi się całkiem znośnie. Oczywiście czasami zdarzał się stutter tu i tam, jednakże myślę wynikało to głównie z tego, że procesor miał troszeczkę niski zegar i myślę, że gdyby tylko udało się ten procesor podkręcić, moglibyśmy tutaj wyciągnąć o wiele wyższy klatkaż, no i tym samym bardziej stabilną rozgrywkę. Niemniej jednak CS jest teraz jak najbardziej grywalny i wszystko to śmiga pięknie. Idąc dalej, grę, której zabrakło w poprzednich testach, jest to League of Legends. I tutaj również zagrałem parę meczów rankingowych i muszę powiedzieć, że rozgrywka nie była może najprzyjemniejsza mimo wszystko. No, jeszcze o ile graliśmy na Summoner's Rift, no to problemu jako tako nie było. Jednakże, gdy na przykład grałem Arama bądź gry 3x3, no to tutaj sytuacja już nie prezentowała się tak kolorowo, zwłaszcza na Aramie było to najbardziej, ponieważ postacie tam są zwykle zawsze blisko siebie i dużo się dzieje, więc tam niestety procesor również troszeczkę nie domagał. No to co, może porozmawiamy nieco na temat Minecrafta? No i tutaj myślę też można śmiało powiedzieć, że Minecraft działa bardzo dobrze na tej konfiguracji, nie ma co się oszukiwać. Nie jest to najbardziej wymagająca gra na świecie, jednakże też nie jest najbardziej zoptymalizowana. Jest grywalna jak najbardziej, więc również myślę, że szacunek i progres jest tutaj widoczny. I moi drodzy, teraz przechodzimy do dwóch gier, które nie spodziewałem się, że kiedykolwiek uruchomię na tym komputerze. A jednak, zacznijmy od GTA 5. Moi drodzy, tak, udało się uruchomić GTA 5. Sam nie do końca w to dowierzam, ponieważ myślałem, że to się nie wydarzy. Jednakże jest tutaj pewien haczyk. Rzeczywiście, gdy gramy sobie spokojnie i w miarę nic się nie dzieje na ekranie, no uzyskujemy te okolice 30 klatek i można założyć, że gra jest grywalna. Jednakże występuje problem. Mianowicie procesor jest tutaj ewidentnym bottleneckiem, ponieważ kiedy rozpędzamy się do wyższych prędkości samochodami, obiekty nie doczytują się i po prostu jeździmy w powietrzu. Więc tutaj ewidentnie jest problem procesorowy, który po prostu nie jest w stanie nadążyć z doczytywaniem obiektów i tekstur. Tak, bardzo duży szacunek dla tego zdechlaka, że był w stanie w ogóle uruchomić GTA 5 i że mogliśmy się troszeczkę pobawić. Kolejna gra to Wiedźmin 3. Tak, moi drodzy, Wiedźmin 3. I kiedy pierwszy raz odpaliłem tą grę, ilość klatek zaskoczyła mnie. A potem okazało się, że nie wyłączyłem w ogóle postprocesów i wszystkie były ustawione na Uber. I kiedy wyłączyłem wszystkie postprocesy, okazało się, że hola, bottleneckiem dla Wiedźmina wcale nie jest Phenom, jednakże Dradeon. I to jest, moi drodzy, największe zaskoczenie tej konfiguracji, ponieważ myślę, że Wiedźmin jest spokojnie grywalny, bo gdy jesteśmy na otwartych lokacjach, mamy okolice 30 klatek lub czasami nawet więcej, kiedy zaś wchodzimy do miast, mamy tutaj okolice 25 klatek. Słuchajcie, ja znam osoby, które grały w Obliviona i ukończyły go na 15 klatkach. Myślę, że gdyby tutaj ktoś był zacięty, bez problemu mógłby ukończyć na tym komputerze Wiedźmina. Ostatnia pozycja, jedna z popularniejszych gier ostatnich miesięcy, czyli Fortnite.
Myślę, Fortnite tutaj jest kolejnym przykładem innego bottlenecka, ponieważ procesor i karta graficzna wcale nie były takim problemem, ale bottleneckiem okazał się RAM. Bo jak popatrzycie, zużycie RAMu sięgało ponad 4 GB. No a jeszcze gdzieś musiałby się zmieścić Windows, prawda? Czyli niemiłosiernie komputer zaczynał wtedy słapować. No i widać to, myślę, najbardziej wtedy, kiedy wyskakujemy z autobusu, no i jest widoczny bardzo duży obszar. Jednakże, kiedy biegamy na mapie, okazało się, że możemy podbić rozdzielczość nawet do natywnego Full HD i wszystko śmiga dość płynnie. Oczywiście problemy zaczynają się, kiedy na ekranie zaczyna się coś więcej dziać, pojawiają się inni gracze. No i tak jak tutaj widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo dużo ścinek, no i tak jak tutaj w tym pojedynku nie miałem specjalnie szans i myślę, że tutaj w tym momencie mógłbym to jak najbardziej zrzucić na komputer, że ach, no bo miałem ścinki. Nie no, tak naprawdę to nie jestem dobrym graczem Fortnite'a. Moi drodzy, i to tyle, co mam do powiedzenia na temat tego akurat komputera ze śmietnika. Naprawdę dziękuję wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie, wszystkim osobom, które zaangażowały się w rozwój tego projektu. Ja bawiłem się świetnie, mam nadzieję, że wy również, że śledzenie losów tego komputera ze śmietnika sprawiło wam wiele przyjemności. Zapytacie, co teraz z tym komputerem ze śmietnika? Otóż nic, nie planuję już rozwijać tego komputera ze śmietnika, ponieważ wymaksowaliśmy wszystko, co się dało. Czyli co, koniec serii komputer ze śmietnika? Niekoniecznie. To, że akurat ten komputer ze śmietnika został przez nas wymaksowany, wcale nie oznacza to tego, że kiedyś znowu nie powstanie jakiś inny komputer ze śmietnika lub ze śmieciowych części. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali tą serię od samego początku, którzy śledzili rozwój tego niesamowitego komputera, którego sława chyba mnie, jak i was nieco zaskoczyła. Jeżeli interesuje was technologia, niekoniecznie ta najnowsza, ale również troszeczkę tej starszej, to polecam zerknąć na mój kanał, ponieważ tam pojawia się sporo filmów o takiej tematyce. I z tą myślą żegnam się z wami. Udanego szukania komputerów na śmietnikach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i livestreamach. Na razie, BIOS.